jedziemy poszukać trochę nad morzem, na plaży, ale pierwsze co? Te wszystkie wykopy po prawej, po lewej, to już się ciągnie kilometrami. Zapewne jakby ktoś tu wykopał garnek złota albo i trupa nawet by nie poinformował, bo budowa musiała być wstrzymana. Pozwolenia pewnie wszystkie mają, ale tak to jest. Nie wierzę, żeby nic tu nie znajdowali, jak to jest, ciągnie się kilometrami, są takie doły poryte i to przy samym lesie. To aż niewiarygodne. No, cały czas, jak tutaj obserwujecie na filmikach, rozryte, rozkopane. Zobaczcie to. Masakra. Witam Was, jak mogliście zaobserwować przez kilka ujęć wcześniej, jechaliśmy do Gdańska, już jesteśmy w wielu trudach, bo nawigacja ta, którą tutaj tam widzieliście, to jest jedna wielka masakra, ciągle odwołuje do płatnych, tylko płatne, tyle zjazdów na te płatne. Kiedyś znalazłem opcję, jak wyłączyć, ale nie wiem, czy to nadal istnieje. Nie mogę teraz tutaj tego znaleźć. Masakra, nie? Tak trzeba było po znakach. Także dojechaliśmy. Wiecie gdzie? Tak jest. Westerplatte. Przynajmniej każdy z Was raz słyszał Westerplatte. Jeżeli jesteś młody i jeszcze nie wiesz, zachęcam się do zapoznania z historią. Ja tu byłem za dzieciaka raz czy dwa na kolonii, ale nic kompletnie nie pamiętam, wiem tylko, że tu byłem, nie? Także dzisiaj zabiorę Was na krótką wycieczkę w pigułce po Westerplatte.
a później będzie to. Normalnie nie omieszkałem tutaj przyjechać. No wiadomo, nie? Także zapraszam też na drugi film, ale najpierw tutaj zaczniemy od tego, nie? Okej, no to lecimy w tamtą stronę. Niestety wam nie pokażę, co jest na pierwszej tablicy. Jest zbita, trafiona czymś. Kompletnie nic nie widać, no tam może jakoś tam wyszło, ale... Lecimy do następnego. Będziecie chcieli sobie przeczytać, to po prostu ciśnijcie pauzę, nie? Wiadoma sprawa. Tu mamy już całą linię brzegową. Niestety tu dalej wzdłuż linii już nie pójdziemy. Jest siata, wszystko zagryzone. Ale to nic, zaraz wam pokażę. Ciekawsze, gdzie się bronili. Piszemy się. Widzicie w tle wieżę. Jest bunkier. Halo, halo, tu Warszawa i wszystkie rozgłośnie Polskiego Radia. Dziś rano o godzinie 5:40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską, łamiąc pakt o nieagresji. Bombardowano szereg miast. Za chwilę usłyszą państwo komunikat specjalny. A więc wojna. Z dniem dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia schodzą na plan dalszy. Całe nasze życie publiczne i prywatne przestawiamy na specjalne tory. Weszliśmy w okres wojny. Cały wysiłek narodu musi iść w jednym kierunku. Wszyscy jesteśmy żołnierzami. Musimy myśleć tylko o jednym. Walka aż do zwycięstwa. Nie wiem. Sprawdźmy. Jak jest otwarte, to pewnie tak. Tam mogą być różne... A na dole? Nie. I teraz? Zamknięte. Ale może pan sobie przez sekwę zobaczyć. Same trupy. Nie da się tam wejść. Mamo, nie da się tam wejść. Coca-Cola, szuk. Młodzi nie wiedzą. Trochę bezczelni, ale trudno co zrobić, nie wiedzą. Dla nich to jest tylko fajna ziemianka, pewnie jak na razie. Zobaczymy co, jak dbają o to. Znają, wyzywają, że sprzątamy. Zobaczcie co tutaj jest. Masakra. Ręce opadają, nie dość, że z ludzi to jeszcze z... Z tych, co się tutaj tym zajmują. O, żeż mordę. Może niepotrzebnie wam pokazałem, ale takie są realia. Za to jest odpowiedzialne państwo. Że nie jest posprzątane. A to, że tutaj przychodzą świnie i robią burdel, no to jest druga sprawa, nie? Dłuższego czasu nie będę tracił tym, że pokazuję jak wchodzę, ale będzie najbardziej realistycznie. Poczekaj tam z boku gdzieś. Nie może tam do góry na razie, wyjdź bez nogi. Schodź na dół, stań koło dziewczynki. Niech poczekaj, bo tam jest za mało miejsca u góry. Powolutku. Tylko nie pozwól mi chyba do barierki. No, idź dalej, ja idę za tobą. Ania. I stój, uważaj, schodźcie na dół. A mogę iść zejść?
Kuba, nie możesz być do łazienki, Kuba, nie podchodź! Wreszcie. Tu już będzie lepiej zejść. Kuba, chodź! No poczekaj. Czas, no. Kubuś, nie podchodź, Kubuś, poczekaj! Ty mnie wujesz, dobra. Już teraz, poczekaj. Walisz czochami. No, to się trzymaj chyba się tam zesikał. Borys, Jasiu, nie podchodź do barierki, od razu na schody. Dasz czochami, wali, jakby ktoś się tam zesikał. No, się ktoś zesikał. No, ktoś się tam musiał zesikać. Dobra, już nie walczą. Powoli pan pod nogi. I dwie ręce na barierce, tak? Tak jest, i od razu nie młody też bezkompromisowo opisał, jak jest. Chyba można, czy? Chyba tak, no ale... Czekaj się jeszcze, czekaj, cofnę. Dobra, chwila. Masakra. Już wam pokazuję. Widok zwierzy. Poryte. Numer telefonu też jakiś był. Ło, masakra. Ciekawe, czy by sobie tu tak poodpisywali, gdyby tu musieli walczyć. Bydło. Ten, kto ogląda ten filmik, to bydło, jednym słowem. Następny, rozebrany, myślę, to nie jest zbudowany, tylko rozebrany. Był tam jakiś bunkier, no nie, magazyn amunicji, no bo tam właśnie ta fotka przedstawiała skład takiego magazynu amunicyjnego. A dlaczego rozebrany? Nie wiem, ale patrzymy tu. Też już jakieś porozbierane cegły się walają. To samo. Magazyn amunicyjny. Ok, witam was. Zdjęcie pierwsze, które widzieliście na samym początku, przedstawia dzisiejsze fanty do wygrania. Na wstępie od razu mówię, że zastrzegam sobie prawo do przerwania konkursu w trakcie, jak i po konkursie. Ze względu na coś, jak komuś będzie coś nie pasowało, po prostu konkurs odbędzie się inaczej, w inny sposób w systemie losującym. A tak myślę, że będzie najlepiej, kto pierwszy, ten lepszy. Każdy będzie miał szansę, włączę premierę za tam ileś minut, także każdy będzie mógł się przygotować.
wygrywa jedna osoba, jeden fant, czyli jedna osoba nie może wygrać dwóch fantów. No, pytanie pierwsze brzmi, ilu ludzi walczyło na Westerplatte? Pierwszy komentarz wygrywa Magnus. Drugi komentarz musi być z odpowiedzią, ilu ludzi zginęło na Westerplatte. Pierwszy komentarz z tą odpowiedzią wygrywa figurkę gipsową w kształcie właśnie tego pomnika Westerplatte, który widzieliście na pierwszym zdjęciu. No i okej. Proszę o odpowiedzi. Wysyłka idzie na mój koszt. Informacje co do adresu i tak dalej na maila, to już na priwień. Okej, miłego oglądania dalej. No i jeszcze dodam, że nie wysyłam wysyłki za granicę, ale jak najbardziej mogę wysłać w rodzinie na adres podany w Polsce, nie? Tak dla formalności. Okej, no to oglądajcie dalej. Dobrze, idziemy do góry, do pomnika, Westerplatte. Tak, tam było zapomniane, jest zapomniane, śmietnik. Tak, tutaj już jest trochę lepiej. Znaczy trochę, no dużo lepiej. Chyba widzimy się na górze. Dalej nie dojdę, bo już tu krzaki mam. Wbijemy tam na górę. Aby zaakcentować. Nie wiem, czy tu można wejść, no ale jak ślepa kura widzi, że kto inny wchodzi, tak też wszedłem. Też będzie kasowe ujęcie, to pokażę wam, jak to dookoła wygląda. Dobra, i w takich okolicznościach zakończymy ten filmik pokazowy o Westerplatte. Zapraszam osobiście, bo jak wiecie, było pokazane w pigułce. Nic to, co obejrzysz w kamerze, nie odzwierciedli tego, jak przyjedziesz osobiście, zobaczysz. Dobra, trzymajcie się. Mam nadzieję, że się podobało. Jak tak, łapka w górę. Jesteście nowi, zostawcie subika.